zużycie pamięci przez Java. No i próba na pytanie, co to zrobić, żeby tej pamięci zużywać mniej. No, zainteresowanie tym tematem wynika z pracy, czyli NetSuite, gdzie kieruję rozwojem USE, to jest taki silnik poszukiwarki używany przez nasze aplikacje. No i oczywiście obok zwracania dobrych wyników, ważnym wymaganiem samej sytuacji jest to, żeby działała ona szybko, więc to się kiedy zainteresowanie różnymi sprawami związanymi z wydajnością. Ponieważ NetSuite jest sponsorem dzisiejszego spotkania i dzisiejszej wizy, to pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat tego, co wspomniałem. NetSuite tworzy oprogramowanie, które jest prawie zawsze związane z wykorzystywaniem albo z systemami reklamowymi. I w tej chwili mamy trzy główne obszary działalności. Pierwsze to są właśnie systemy reklamowe, czyli np. sieć Afrontex, którą rozwijamy wspólnie z Wirtualną Polską. Czyli to jest to, co pomaga właścicielom postawić zarobki na niskich serwisach, czyli wykonanie reklam. Drugi to są systemy przygotowania dla firm, czyli Enterprise Search. Do tego też zaliczają się narzędzia wspomagające SEO, czyli pozycjonowanie stron w poszukiwarkach. I wreszcie trzeci to jest monitoring internetu. Tutaj mam taki produkt, który się nazywa NewsPoint. To jest narzędzie, które pozwala na przykład działać PR firm, śledzić, co się pisze w internecie, w portalach, robić wniosek jak Facebook, Google, Fora, czyli to, co w tej chwili w internecie jest najbardziej aktywne. I te wszystkie rozwiązania dostępne są w Polsce, jak i za granicą, głównie w Skandynawii. W tej chwili jest około 80 osób w firmie. Siedziba się mieści nie w biurowcu, tylko w dwóch pomysłach się wybiłem na terenie, że jest taki dosyć przyjemny klimat. No i w tej chwili szukamy również programistów takiego zespołu, między innymi właśnie tego zespołu NewsPoint. To są tutaj ciekawe projekty, dlatego że wszystko, co się wiąże z internetem, jest przymusowo ciekawe, dlatego że cały czas się rzeczy zmieniają, prawda? To, co w tej chwili jest takim gorącym tematem, że Facebook to kilka lat temu w ogóle jeszcze nie istniało, to co jest niebezpieczne, się rozwija, często pojawiają się problemy związane z wydajnością sprowadzoną, bo tam jest strasznie szybko przebywanie czasu z tym jakoś radzić. W tym zakresie, że też można się zetknąć z ciekawymi problemami, na przykład w coraz większym zakresie stosujemy skalę. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, chciał się więcej dowiedzieć, to zapraszam na naszą stronę NetSuite.eu. Tutaj z przodu gdzieś wyłożyłem też kilka ich ulotek informacyjnych. Więc zapraszam do zapoznania się, gdyby ktoś chciał. Dobra, teraz przejdźmy do meritum, czyli do samej prezentacji. Zanim odpowiemy na to pytanie, ile pamięci zjada Java i drugi ktoś się nazywa, czyli co zrobić, żeby ona zjadała mniej, to trzeba sobie postawić fundamentalne pytanie, każde to w ogóle jest ważne, prawda? Przecież pamięć zostania, dlaczego w ogóle mamy problem. No i okazuje się, że to jest prawda, ale nie cała. Dlatego, że na przykład gigabajt pamięci, który oczywiście kosztuje dużo mniej niż kiedyś, ale też ten gigabajt dużo mniej nam pozwala zrobić. Dane, z którymi się stykamy, cały czas rosną, więc gigabajtów potrzebujemy więcej. Jeżeli mamy duży system, musimy do każdej maszyny tej pamięci gdzieś włożyć, mam tych maszyn dużo. Prawdopodobnie muszą mieć jakąś redundancję, czyli że tych maszyn musi być jeszcze więcej, no to po prostu możemy się okazać, że to już jest to wcale nie będzie nawet przy dzisiejszych konsumentach. Zużycie pamięci w systemach nie jest zwykle stałe, tylko zdarzają się różne skoki, na przykład związane z tym, że system swojego zlecenia mamy zmiany w zamierzeniu ruchu. Więc może być tak, że w sytuacji jakiejś średniej, czyli małego ruchu będziemy sobie dobrze, ale przychodzi nagle większe obciążenie, jakiś taki pik, no i w tym momencie już możemy mieć trudność. Czasami jest tak, że nasz system rozwija się tak szybko, że po prostu nie wyrażamy się z tym dostarczaniem ciągłego sprzętu. Nawet w polskim naszej klasie była taka sytuacja, gdzie tam kilka lat temu zamówili kilku partii serwerów i zanim serwer przyjechał, okazało się, że już potrzebują kolejne. Jeszcze to wszystko rosło, prawda? Jeżeli mamy dane globalne, no to skala jest jeszcze większa. Czasami mamy problem nie tyle sprzętowy czy programistyczny, co polityczny. To znaczy, że na przykład kwota, którą trzeba włożyć na dodatkową pamięć, nie jest może wielka, ale jest to trudno przeprowadzić u klienta. Dlatego, że klient ma inne rzeczy, a akurat rozbudowę sprzętu po prostu nie ma. No i z takim czasami jest trudno walczyć. Czasami to też wygląda, prawda?
tak licząc na zimno, to podkupienie większej ilości RAM-u byłoby najprostszym, najtańszym, najszybszym rozwiązaniem. No ale to źle wygląda, że prawda, że system został dopiero zadrożony, a my już musimy tutaj generalnie mówić, że musimy mieć więcej maszyn. No i oczywiście od tych wszystkich kwestii, jak przy złożeniu technicznej, to, że mamy coraz szybsze, coraz tańsze procesory, które nie spowodowało, że one nigdy nagle są niestety oznaczone. Więc to nie jest to miejsce, jeżeli na przykład napiszemy coś, co mogłoby wykorzystywać pamięć, która jest liniowa, rozwiąże problemu, a po prostu jakąś kwadratową, no to nawet najtańsza pamięć największej ilości raczej problem nie rozwiąże, bo problem leży zupełnie gdzie indziej, w stronie projektu aplikacji. No i jest jeszcze taki świat, tak naprawdę mało styczności, ale to istnieje, czyli różne urządzenia osadzone, tak? Gdy obserwować jeżeli mamy jakieś małe urządzenie, urządzenie przenośne, to jest tak, że on robi specyfikacji i tutaj właściwie nie ma możliwości urządzenia pamięci. Po prostu formy sprzętowe są dane są podwójnie i z tym, co jest dane, musimy sobie radzić. Tutaj właściwie mamy taki punkt honor, który rozumiem na dwa sposoby. Pierwszy jest taki honor programisty, prawda? Zakładam, że każdy z nas, kiedy pisze aplikację, to chce, żeby ona była dobra. No i jakiś tam osobny poziom tajności też do tej dobrości przynależy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby powiedzieć inny aspekt, żeby utrzymania kogoś, może być działało. No ale też program, który jest dobry, ale jest bardzo niewydajny, no to w sumie nie jest dobry. A drugi punkt to jest honor sprzedawcy, czyli znowu. Czasami jest tak, że klient patrzy na parametry sprzętowe, jakieś przesłanki, które są przedstawiane, no i widzi jakieś liczby. No i zaczyna się rozumieć, ja mam tylko tyle danych, a to muszę tyle kilobajtów pamięci. I to się zdarza zarówno przy małych, jak i przy dużych wrażeniach. No i też czasami tak naprawdę to nie są duże kwoty, ale to robią bardzo złe wrażenie. Albo na przykład ktoś może porównywać, prawda, dwa produkty, no i zobaczy, jeden produkt potrzebuje tyle pamięci, drugi potrzebuje tyle pamięci. No i jeżeli w praktyce to nie jest wielka różnica, no to jeżeli wtedy w sensie koszt, prawda, inny jest tego systemu, no to widząc, że jeden system potrzebuje bardzo więcej pamięci, to może powiedzieć, że to on jest bardzo gorszy, prawda? To pewnie wszystkie tego inne parametry też są bardzo gorsze, no i takie oferty nie wybierze. Więc podsumowując, to o czym będę mówił, to jest taka sytuacja. Przypuszczam, że można przez wiele lat być wybrańcą Java i w ogóle się z takim problemem nie zetknąć. Natomiast no, w pewnych rodzajach problemów, w pewnych rodzajach aplikacji to użycie pamięci rzeczywiście jest kwestią, na którą trzeba patrzeć. Może nie tak, żeby kontrolować wszystko, ale także warto gdzieś z tyłu głowy mieć to, żeby takie problemy potencjalnie mogły istnieć. Dodatkowy aspekt tego, żeby pisać kod, na który jest optymalny, a przynajmniej nie jest jakiś bardzo rozrzutny, jeśli chodzi o użycie pamięci, to jest to, że oczywiście zarządzanie tą pamięcią też kosztuje. Jeżeli pamięć jest mniej, no to koniecznie koszt zarządzania jest mniejszy. W dużych aplikacjach jest też czasami jest tak, że koszt pracy gierowego kolektora jest w sumie największym wąskim gardłem. Zdarza się, że aplikacja więcej czasu zaczyna poświęcać na sprzątanie śmieci niż na wykonywanie różnej pracy. No i to jest znowu zmniejszenie ilości tej pracy, którą gierowego musi wykonać, może po prostu aplikację przyspieszyć. Czyli może być tak, że zwiększamy się pamięci nie tylko, nie dlatego, że mamy tej pamięci za mało, bo tam się mamy, ale po to, żeby przyspieszyć działanie aplikacji, koszt CPU. Czasami jest tak, że kiedy zaczynamy się stawiać na użycie pamięci, to trafiamy na algorytm, który jest nie tylko mniej pamięciożerny, ale też bardziej efektywny. To akurat było w aplikacji C, ale w Java było podobnie. Miałem mieć taką sytuację, że aplikacja generowała sobie wewnętrznie długą listę pewnych obiektów. No i część tych danych była wyliczana na podstawie i chwili trzeba było z tego sortować. No i okazało się, że jeżeli zamiast te dane wygenerować, trzymać je w liście i później sortować, będziemy liczyć w locie, czyli będziemy mieli tylko dane wyjściowe, bez tych danych wyliczonych, to nie tylko, że struktura się znacznie z pamięci zmniejszyła, a się to, że to jest szybsze. Dlatego, że no, znowu, wykonywanie pracy na pamięci, pamięć jest szybka, ale nie jest niestężenie szybka. Czyli może się wydarzyć, że zmniejszenie rozmiaru, na którym pracujemy, przyspieszy aplikację również pod kątem CPU. I znowu zastanawiając się, czy warto poświęcać swój czas na kontynuowanie pamięci, trzeba się zastanowić, kto z tego będzie korzystał. Jeżeli piszemy coś, co zostanie wykorzystane jeden raz, no to jeżeli działa well enough, no to pewnie nie warto. Nawet jeżeli rzeczy bibliotekę, jeżeli piszemy jakieś
jakiś system, który będzie wiele wdrażany, z którego powinienem korzystać, to już warto się nad tym zastanowić, dlatego że użytkownicy zawsze wymyślą taki stary wymyślał, który projekt nas nie pomyślał, zawsze w jakiś bardzo oryginalny, kreatywny sposób wykorzystania właśnie systemu, często zupełnie wbrew woli jego twórcy. Więc trzeba się liczyć z tym, żeby to się pojawiało w sytuacji nietypowe. I wtedy też to, żeby to odróżnić było mniejsze, może właśnie ocalić system, żeby jego się rozwijał. No i jest jeszcze jeden czynnik, czyli przewidywalność. Jeżeli pisząc kod, myślimy w jakiś sposób o pamięci, to ma szansę, że nie będziemy się spodziewać. Jeżeli w ogóle o tym nie myślimy, to może się wydawać, że właśnie system, który na początku działa, a w jakiejś nietypowej sytuacji się nagle strasznie rośnie. Więc też jeżeli na przykład musimy oszacować wymagania rzeczowe jakiegoś systemu, to jeżeli wiemy, że pisząc go gdzieś o tej pamięci myśleliśmy, mamy szansę uniknąć takich niespodzianek, że na przykład nasze oszacowanie się okaże zupełnie fałszywe, bo jest jakiś czynnik, którego nie uwzględniliśmy. No i teraz mamy aplikację, mamy w tej aplikacji różne zmienne i pytanie jest, ile zajmuje się czynnik pamięci. Najprostsza odpowiedź jest taka, że jeżeli nie wiem, jaka jest implementacja żadna, to myślę, że standard mówi, że nic nie jest napisane odgórnie. Każda implementacja może sobie sama decydować, jak te obiekty w pamięci wyglądają. No, ponieważ ja używam głównie tej Javy oracle'owskiej, Daniel Sanowskiej, to jeżeli nie mówi inaczej, to te uwagi się podnosi do tej implementacji. Ponieważ maszyna wirtualna gdzieś bardzo dużo rzeczy w środku, odnośnie optymalizacji, bo często nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest środek skomplikowane, to również użycie pamięci może się zmieniać. I nawet jakieś drobne, kolejne rejestry samej wirtualnej może jakiś problem rozwiązać w inny sposób. Oczywiście bardzo duża różnica jest, może być między maszyną 32-bitową i 64-bitową, aczkolwiek po krótkim czasie używania 64-bitowych maszyn okazało się, że to zużycie 64-bitowych jest tak duże, że wchodzą pewne mechanizmy, które w tej chwili są domyślne, które to zużycie redukują do poziomu, który może być w pismie 16-bitowym, ale nie zawsze. No i będę mówił głównie o zużyciu pamięci alokowanej na sercie, czyli tej pamięci, którą tworzymy operatorem MIU. No to oczywiście aplikacja może korzystać też z innych rodzajów pamięci, dlatego że może mieć wewnętrzne bufory. Możemy mieć pamięć FMI, możemy mieć, zawsze mamy pamięć, którą wykorzystuje sam przynajmniej wirtualny, czy na przykład już korektora na zarządzanie całymi tymi mechanizmami. No i tutaj też to zużycie może być zawsze WGDR. Na przykład jeżeli za pomocą parametru tam XMX ustawimy rozmiar kipa na przykład wirtualnej i zobaczymy później narzędziami systemowymi, ile taka aplikacja pamięć zajmuje, no to często się okazuje, że to jest na przykład 1,5 razy tyle, 2 razy tyle. Czyli ustawiamy sobie rozmiar hipu fizycznego dla Java 1 GB, a proces Java pamięci zalokowany na 1,5 GB albo 2. Więc widać, że to jest dużo. No, te mechanizmy są skomplikowane i to ma swoją cenę. Żeby sprawić, że skomplikować, no to musimy powiedzieć, że tak. Obiekt jakiś nie jest wyłącznie wirtualny, naszej aplikacji ma jego referencję, no to logicznie on jest jeden. Ale w środku może być kilka kopii, może garbage collector no, wykonuje go w kopii. Mamy problem fragmentacji pamięci. Znaczy to występuje też oczywiście w aplikacjach napisanych w innych językach, ale przy garbage collectorze to jest potencjalnie trochę większe ryzyko. Jeżeli mamy jakieś duże ciągłe obszary pamięci, na przykład długie łańcuchy, jakieś bufory, pencebajtów i chcemy w trakcie pracy te bufory zwiększyć, pobieramy sobie jakiś komunikat, odbiera się pewną paczkę, jeżeli jest więcej danych, chcemy ten obszar powiększyć. No to chcemy, możemy sobie zrobić reala, prawda? Czyli zwiększyć rozmiar dostępnej pamięci w miejscu, tak jakby. I to dosyć często się udaje. No w języku obiektowym takiej możliwości nie ma. Musimy sobie zalogować nowy bufor, skopiować do niego tą część danych, która była już wypełniona. Bardzo często ten czynnik wzrostu wynosi 2, albo coś koło tego, co oznacza, że jeżeli mamy bufor wielkości n bajtów, i przekraczamy tą granicę, kiedy algorytm stwierdzi, że się zwiększyć, to przez krótką chwilę możemy potrzebować 3 N-bajty. Więc to jest skok razy kilka. Oczywiście znowu, to wszystko może być w jakiś sposób optymalizowane, ale gwarancji nie ma, no i często nie jest. Często rzeczywiście ta pamięć będzie zalokowana.
nawet taka prosta rzecz, jak to ile miejsca zajmuje zmienna jakiegoś typu, na przykład zmienna typu byte, zmienna typu boolean, nie ma takiej zawsze odpowiedzi. Dlatego, że rozmiar byte lub booleanu, który znajduje się po prostu zdeklarowany jest jako pole w klasie, jest inny niż rozmiar byte'u, który stanowi element tablicy byte. W tablicy jest to 1 byte, tak jak się można było spodziewać, natomiast tam ze względu na specyfikację języka, jeżeli jest to byte, to jest pole klasy, to będą już zwykle 4 byte. No i tak w tym przypadku, jeżeli spojrzymy na boolina, to robi się informacja z 1 bit, a fizycznie to już 32, to już jest dosyć duże przejście. Często też musimy używać raperów, czyli tych dużych bajtów, dużych boolinów. No i to już są prawdziwe obiekty, nie tylko prymitywne, no i one są znowu jeszcze większe. Wiem, że wszystko to jest bardzo skomplikowane, wszystko zależy i nic nie będzie jednoznaczne. Dlatego ja tutaj będę podał pewne liczby dotyczące wirtualnych Oracle'a. Natomiast proszę się nie trzymać tym, czy to jest tam 44-43 bajtów. Tu chodzi o rzędy wielkości. Każdy kolejny patch release, prawda, każda inna wersja, jakieś czynniki tam w kompilacji, i tak dalej, mogą to zmieniać. Więc tego tak dokładnie się nie da nigdy powiedzieć. Natomiast no, ważne są rzędy wielkości, czyli na przykład 44 bajty czy 40. Taką strukturą, która wszędzie się pojawia w aplikacjach domowych, jest referencja. Tych referencji mamy dużo, no bo cały język jest obiektowy. No poza tym podróżujemy przez C++, jeżeli chcemy zrobić agregację, chcemy, żeby jeden obiekt zawierał się w drugim, nie możemy go osadzić w miejscu, no tylko musimy się do niego odbywać przez referencję. Tak samo tablicę, czyli mamy tablicę, której rozmiar jest ustawy, to nie możemy osadzić w miejscu, tylko tablica jest prawdziwym obiektem, na którym musimy zrobić referencję. Więc te referencje wszędzie nam się łączą, no i oczywiście to jest jedna referencja wpływa na zużycie pamięci. No i w większości implementacji referencja to jest takie coś jak wskaźnik C, albo prawie takie coś. No i w związku z tym wszyscy mówimy tutaj maszyny 6,62 bity, a wcześniej 6,64 bity. Ale po tym, kiedy wszyscy wrócili się na to, że z aplikacją mamy 64 bity, to szybciej i fajniej, okazało się, że ten jeden bardzo dużo pamięci. Ten nasz przejście do 64 bitów to było czasami 50%, to było naprawdę dużo. W związku z tym wymyślono taki mechanizm jak skompresowane referencje. I w maszynie Sanowskiej, to w tej chwili zdobycie włączone gdzieś już było specjalną opcją, właśnie tą use compress, włączać. No i to polega na tym, że jak za chwilę tutaj zobaczymy, to obiekty nie mogą znajdować w dowolnym miejscu w pamięci, tylko są wyrównane do tych granic. To oznacza, że możemy w przysłowiowym wskaźniku zapisać adresy tych 4 miliardów obiektów, a nie 4 miliardów bajtów, ponieważ to porównanie do 8 bajtów, więc możemy zaadresować 4x8,6 MB pamięci używanej na obiekty, posługując się nawet 32 referencjami. W maszynie wirtualnej ma też taki mechanizm został wprowadzony, natomiast na przykład w maszynie wirtualnej Azure, która porównuje obecnie na Sunbeamie, jest w stanie więcej powiedzieć. Natomiast ja wiem tyle, że tam jest taki istotny mechanizm, że referencja to jest wskaźnik, ale ponieważ przestrzeń no, fizycznie dostępna to nie są 64 bity, zresztą na X6 też tak jest, część adresów no, jakby nie ma fizycznych odpowiedników, jest zarezerwowana na przyszłość, więc część bitów można podpisać na inne informacje. I w tych dodatkowych bitach są liczone informacje, które ułatwiają rzutowanie, ułatwiają sprawdzanie hierarchii liczenia, dzięki temu pewne operacje można wykonywać szybciej. Dlatego, że w tym mechanizmie standardowym oraklowym, o którym za chwilę powiem, przy obiekcie znajdziecie wskaźnik na obiekt opisujący jego klasę. Jeżeli w skrócie klasie obiektu musimy przejść takim łańcuszkiem referencji, to nam tutaj pewne informacje mogą być znane w miejscu, dzięki czemu sprawdzenie ich jest szybsze. Zmienne, tak jak mówiłem, są wyrównane do pewnych granic. Znowu, w C też często tak jest, że one to troszkę większą kontrolę. Co oznacza, że nawet zmienna, która zajmuje np. 1 byte, to tak naprawdę można badawać miejsce więcej. Obiekty następne są porównane do 8 bajtów. Zresztą też jest najmłowy w obiekcie, który powoduje, że obiekt i tak nie może zajmować mniej miejsca. Natomiast referencje i prymitywne są wyrównane, że to są 4 albo 8 bajtów. A żeby było jeszcze wysypiowanie, to ich kolejność zadeklarowana w klasie w
fizycznej reprezentacji tego obiektu w pamięci może być przedstawiana. Tutaj chodzi o to, że gdyby wyrównania były bardzo duże, na przykład gdyby te wyrównania były stosowane do każdego pola, czyli zdeklarowałbyś, że pole to był byte, a wyrównanie jest 4 byty, czyli zdeklarowałbyś, że byte, a później inta, i później znowu byte, no to na każdym tym bajcie byśmy tracili 3 byte. Przez to, że masz takie dualne antypole w środku przestawia, to te większe obiekty są stosowane na początku, później mniejsze, no i dzięki temu te dziury są tak jakby bardziej wypychane. Za to tracimy kontrolę nad pierwszym ułożeniem pól w pamięci, co czasami może mieć znaczenie. Przed tym zastosowanie w aplikacjach współbieżnych, to, które pola fizycznie leżą obok siebie, ma wpływ później na tracenie linii w cache'u i może trwać zarządza na wydajność. Więc jest sporo takich pułapek, bo po prostu się zdarza, po prostu te różne mechanizmy, które działają na naszym poziomie, przyspieszają, prawda? No, pierwsze wersje Java były już bardziej wolne, nie było większych dyskretnych mechanizmów. W tej chwili są naprawdę szybkie, mechanizmy są naprawdę sprytne, często mają bardzo skomplikowane rzeczy zrobić całkowicie automatycznie. Natomiast cel, jak to zrobimy, jest taka, że coraz trudniej się pamiętać, co się w środku dzieje. Te mechanizmy wchodzą ze sobą w różne interakcje i często mierzymy jakiś wynik w programie i zrozumieć, dlaczego na przykład pytanie wzrostowo pozwalała, czasami jest naprawdę trudno. Ze względu na to, że pierwszy mechanizm jest, jak się miałem ze sobą go oddziaływać. Obok wyrównań każdy obiekt zawiera pewien nagłówek. I znowu, to zależy od interpretacji. W tych maszynach Orlowskich obiekt ma 8 bajtów na górkę, a tablica ma 12. To jest jedno takie pole, które zawiera właśnie referencje na obiekt dotyczący klasy obiektu. Chodzi o to, że każdy obiekt dwie jakiegoś typu, jakie metody wirtualne można włożyć, tak dalej, tak dalej. A drugie to jest identity hashcode, tutaj się też jakieś takie flagi nam są podłukane. I ponieważ jest referencja na obiekt opisujący klasę, to znowu rozmiar nagłówka obiektu zależy od tego, czy jesteśmy na 32 bitach, czy na 64. Czyli jeżeli mamy 32 bity, albo te referencje 64-bitowe, albo format na 32, to będzie 8. A jeżeli to jest 64, jakby bez żadnych sztuczek, to robi się 12. A tablica jest o 4 byty większa, ponieważ zawiera pole int, które zawiera długość tablicy. Tu ja podaję przykładowe dla maszyny J9, czyli maszyny IBM-a. U nich te główki są większe, dlatego że oni mają jeszcze dodatkowe pole, to są jakieś logi i tego typu rzeczy, już nie pamiętam szczegółów. Te wyrównania, o których mówimy, są dodawane na każdym poziomie dziedziczenia. Czyli jeżeli mamy podklasę, to pola dodane w tej podklasie zaczynają się znowu od adresu dodawanego do jakiejś tam wielkości. To znaczy, że jeżeli zrobimy sobie, powiedzmy, klasę bazową, które są dwa pola i dodamy trzecie pole w tej samej klasie, albo zrobimy podklasę i to trzecie pole dodamy w podklasie, to nie będzie do końca to samo. Tak, tutaj może być różnica zużycia pamięci. Więc jeżeli na przykład tworzymy jakieś obiekty i zależy nam to, że nie zużywało bardzo dużo pamięci, to lepiej, żeby tam nie było 15 poziomów dziedziczenia, które każdy wypada i nasze pola, tylko żeby trochę bardziej spakować. No i tutaj możemy zacząć się podziałać na przykład na takie pierwsze obiekty, jakie mogą być, czyli raperów typów printy. Załóżmy, że chcemy sobie przechować byte, jeden byte, z małego byte zrobić duży byte. No i tak, potrzebujemy referencji na obiekt, żeby z niej wykorzystać, czyli 4 albo 8 bajtów. Potrzebujemy mieć nagłówek, czyli 8 bajtów lub 12. Jest ten payload, ponieważ to jest byte, nie jest tam tylko pojedynczy, więc nie zajmuje bajtów, bo zajmuje 4. No i jest wyrównany do 8 bajtów. No i obsługuje się rozwój, zostanie 20 bajtów. Czyli tak przez samo to, że mam raper z jednego bajtu zrobił się 20. No i podobnie będzie dla integera. Natomiast ciekawsza sytuacja ma miejsce dla tych typów, gdzie ten payload jest 8 bajtowy, nie 3 bajtowy, czyli dla longa i dla double. Dlatego, że jeżeli nagłówek obiektu z 8 bajtów zapisuje na 12, to wchodzą w grę te wyrównania. I jak widzimy, pomimo, że double użytecznego ma tylko o 4 bajty więcej niż na przykład byte, integer, byte jest jeszcze inna historia, ale 4 byte jest niż integer, ale zajmuje o 8 bajtów więcej. Tylko jeśli chodzi o to wyrównanie i dlatego 4 byte nam się marnuje. Czyli można powiedzieć, że jest to mechanizm taki dosyć rozrzutny. Kolejny ciekawy rodzaj jest string. W wielu aplikacjach string jest bardzo dużo. A string został zaprojektowany w sposób taki, może trochę przeinżynierowany. Więc tak, znaki są trzymane w UTF-16.
Czyli to oznacza, że dla tekstu to jest język polski, że miał jakiś tam bardziej inny znak, to będzie dwa bajty na znak. Znaki stalki mogą zajmować po 4 bajty. Znaki są trzymane w tablicy, ponieważ teraz nie jesteśmy w stanie osadzić w miejscu, więc musimy tutaj trzymać referencję. No i musimy mieć na głowie tablicy. Czyli przynajmniej 4 bajty tracimy na referencję i jeszcze 12 bajtów na głowie tablicy. Tablica jest zablokowana z zapasem. Ona jest zawsze zablokowana do wielkości 8 bajtów. Ja tego nie wiem, ja zgaduję, że to wynika z tego, że dzięki temu, że wiemy, że jest wielokrotność 8 bajtów i że na końcu na przykład narodujemy żeby do zera, no to pewne operacje można wykonywać większymi procentami. Znaczy, że tam porównujemy, czy kopiujemy, to możemy jechać od razu jednostkami i używać większych instrukcji procesorów, na przykład sztywnych. A to jest zgadywanie. I są w tej klasie pola. I te pola zostały wymyślone po to, żeby można było robić taką optymalizację. To jest to, co się nazywa antyoptymalizacją, czyli współdzielić tablicę. Tablica ma swoją długość, więc można powiedzieć, że tablicy zajmuje się bajty i to jest dobra reprezentacja stringa. String jest immutable, więc to nie musi rosnąć. Byłoby dobrze. Ale stwierdzono, że ważną optymalizacją będzie przyspieszenie tworzenia substringu. To znaczy, że bierze łańcuch, z niego ciekawe wyciekamy. I dlatego pojawiły się dwa pola, offset i długość. To oznacza, że jeżeli chcemy wziąć pod łańcuch z jakiejś tablicy, nie musimy kopiować tablicy bajtów, ponieważ to jest immutable, więc wiem, że możemy tą samą tablicę wykorzystać kilka razy, tylko tworzymy nowy obiekt string, który wskazuje na tą samą tablicę, a ma zmieniony tylko offset i długość. To jest to, co wycinamy. No jest to sprytne, ale kosztuje nas 8 bajtów w tej klasie. Dodatkowo wymyślono, że warto jest cache'ować hash pod stringa. No i to jest takie dla mnie najbardziej kontrowersyjne. Bo jeżeli z nimi są krótkie, to wyliczenie przeszkody nie jest aż takie straszne. Bo drugiego stringa może rzeczywiście. Natomiast to jest w każdym stringu. Każdy string ma pole, w którym hashcode, jeżeli został raz, to można sobie tam wejść do źródła obejrzeć, to ta hashcode albo korzysta z tego skaszonego kodu, albo wylicza go i wstawia do tego pole. No i znowu tracimy 4 bajty. No przy czym, ponieważ często stringi są krótkie, to prawdopodobnie szybciej by to było wyliczać niż szybać z cache'a i zwiększyć sobie jeszcze raz służbę pamięci. Dodatkowy urokiem tej optymalizacji substringów jest to, że oczywiście jeżeli zrobiliśmy sobie z drugiego łańcucha substring i to mamy referencję na wielką tablicę, tą oryginalną i ona nie może być zwolniona. Dlatego, bym się osobiście kiedyś tam zdarzyło, bo sobie bardzo boleśnie zdarzyć, może być taka sytuacja, że mamy w systemie kilka krótkich łańcuchów i za jedną całą pamięć. Dlatego, że na przykład mieliśmy długi łańcuch, mieliśmy powiedzmy łańcuch długości megabajta, z niego tworzymy substring długości 1 bajta. Ale to jest wskaźnik na tą samą tablicę, która ma megabajt długości, tylko zmieniona offset i długość. Czyli megabajt jest zablokowany w pamięci i jest nie do ruszenia. Nie można go zwolnić. Więc jeżeli tak kilka razy tego pracy wykonamy, to się może okazać, że mamy bardzo mało stringów i bardzo dużo zajętej pamięci. Obejściem jest tworzenie nowego stringa. Jeżeli zrobimy sobie new string od drugi string, to wtedy ta tablica jest oczywiście kopiowana nowa, czekamy, tylko ta część używana, no i to zróżnie w momencie jest troszkę mniejszy. Jeżeli są pewne pułapy. No i mamy taki wzór, który wynika z tych wszystkich rzeczy, idąc za oglądem. No i tak, łańcuch pusty zajmuje 40 bajtów. Łańcuch jednoznakowy, czyli jeżeli mamy XML, pasujemy sobie jakieś atrybuty, to są odpowiednie cyfry, bo się to często zdarza, też zajmuje 40 bajtów. Jakiś taki zupełnie niepozorny łańcuch, który ma kilkanaście liter, zajmuje się 52 bajtów. No te znaki są dosyć rozróżne, no i w szczególności im krótszy łańcuch, tym ten dart jest proporcjonalnie większy. W związku z tym dobry sposób na zużycie wielkiej ilości pamięci przy małym efekcie jest wyprodukowanie dużej ilości krótkich łańcuchów. To bardzo dużo pamięci zużywa w stosunku do różnych danych, które taka struktura reprezentuje. Kolejny ciekawy dodatek są kolekcje. Standardowe kolekcje Java są fajne, natomiast były pisane przy dwóch założeniach. Przepraszam, jeszcze takie pytanie do tej poprzedniej części. A jest mechanizm kaszowania tych krótkich stringów? To znaczy, jeśli wielokrotnie się tworzy te same krótkie łańcuchy, tak, no to już trafiamy na referencje do tych obiektów, które istnieją. Tak, to wszystko można robić. Co? To natomiast od jakiegoś czasu też na jest tryb, który robi to automatycznie. Nie wiem dokładnie, jaka jest tego skuteczność, natomiast są to takie opcje właśnie, tam będę zaraz trochę podezwał, trzy opcje dotyczące optymalizacji obsługi łańcuchów.
Jedna z nich właśnie to jest tam X hash string, coś takiego, która właśnie taki efekt ma, że często wykorzystywane łańcuchy są cache'owane. Natomiast nie wiem dokładnie jak to działa, są często wykorzystywane. Więc tak, kolekcje. Przede wszystkim kolekcje starano się, żeby były kompatybilne. To jest w ogóle temat na samą rzecz, ale mamy type erasure, czyli teoretycznie mamy ten fixy, a tak naprawdę to środek jest obliczny na poziomie kodu źródłowego, prawda, to do typów. No co oznacza, że jeżeli chcemy mieć ten kod taki właśnie ładny, no to wszędzie musimy trzymać obiekt. W związku z tym, jeżeli mamy kolekcję, no to musimy mieć te duże bajty, duże integery, nie mamy w standardowej kolekcji kolekcji typów prymitywnych. Po drugie, te biblioteki były chyba implementowane nie z myślą o wygodzie implementatora, a nie z myślą o wolności. Starano się tym bardzo fajnie wykorzystywać wolny kod, ale wychodzimy w wyniku tego do tych absurdów. Na przykład hashmapa. No, trzyma, prawda, kurczę wartości. Każde trzyma tylko zbiór wartości. Czyli ma mniej funkcjonalności. Natomiast zajmuje więcej pamięci. Dlatego, że hashset jest implementowany jako taka, jako obiekt, który sobie zawiera hashmapę, który zawiera tam jakieś referencje. No i ta hashmapa ma klucze, prawda, a wartości są dla niego pośmiewane. Czyli jakiś taki stały wysłany, ale on gdzieś tam na siebie ma mnie. Przecież właśnie jest to fajne pojęcie, natomiast no, z aktywnością ma niewiele wspólnego. Poza tym też podjęto taką decyzję projektową, że mamy obiekty entry i mamy entry set. No i że to API umożliwia właśnie korzystanie właśnie przez obiekty. Chyba napisał to Joshua Blow, te korekcje, który napisał książki Effective Java. No, no czy, nie wiemy, jakimi się zaczynamy kierować. Być może był jakiś robotnik, żeby to w ten sposób zrobić. Może musieliśmy zrobić to przez release'a, żeby się będzie szybko. No w każdym razie tak sobie tym czasem wydaje się, że to niekoniecznie jest najpewniejsze rozwiązanie. Ale tak jest, to też można mieć ten kod, czy w ogóle bardzo polecam właśnie oglądanie sobie kodu źródłowego, to się wyświetla automatycznie, gdzie klikamy sobie te standardy klasy problemy, to czasem można znaleźć naprawdę rzeczy bardzo ciekawe, czasami takie naprawdę bulwersujące, jest to poruszające. No i te obiekty entry, one znowu nas kosztują, dlatego że one są fizycznie trzymane, czyli znowu mamy obiekt, który agreguje klucz i wartość, nie agreguje to na referencję, no i tak dalej, i tak dalej. To również oznacza, że jeżeli się iterujemy, to iteracja po entry set, po entry set jest w miarę efektywna, dzięki temu, że te entry set już trzymamy, no już pani została poświęcona, no i przynajmniej korzystajmy. Natomiast iteracja po key secie, czy po values jest mniej efektywna, dlatego że te obiekty nie istnieją fizycznie, one muszą być utworzone. Właśnie są takie cache'owane, czyli one są linijnie inicjalizowane. No ale jednak jest to kolejny obiekt, tak no, można powiedzieć widok tych kolekcji. Jest to tam kolejny poziom przekierowania, czyli też mówisz na poziomie już CPU też tam jakiś tam skok w chodzeniu po referencjach. No i przez to jest to bardziej kosztowne. Aha, i oczywiście kolekcje używają znowu w środku, używają tablic, każda pisa ma sobie nagłówek i te pisy są alokowane z zapasem. No i jeżeli chcemy się rozwiązać, to jest zrozumiałe, ale też jest to jakiś tam koszt. No i tu mamy taki wzór z kolejnego rozmiaru hashsetu. No i widać, że znowu, nawet pusty hashset zajmuje całkiem sporo miejsca, te narzędzia po prostu są duże. Jeżeli mamy kolekcje, które mają mało wpisów, to dużo więcej miejsca zajmuje nam to całe opakowanie niż właściwe dane. No i narzut kolekcji może być mało, może być duży, natomiast istotne jest, że on się amortyzuje. Może być tak, że mamy jakiś tam koszt początkowy, koszt stały, no i on później się amortyzuje. Czyli mam tam pisa, mam te 12 bajtów na główka, no to dla tablicy, która zawiera jednego linta, to jest po prostu dużo, ale jeżeli mam tablicę z 1000 elementów, to już jest pomijane, więc to nas tak bardzo nie boli. Natomiast często ten narzut się wcale nie amortyzuje, bo na przykład mamy stały koszt na każdy wpis. No i tak jest taki, że na przykład właśnie trimap z longa w longa i tak podałem, żeby nie było aż tak źle longa, która ma 8 bajtów periodu, na przykład na 4, przecież pisałem do bajtów, tylko na 1. Okazuje się, że ten narzut asymptycznie dąży do około 80%. Czyli, że niecała 1/5 pamięci zajmujemy sobie różne dane, a cała reszta to jest opakowanie. Więc nie jest to specjalnie efektywne. No a najmniej efektywne jest dla małych kolekcji.
Mamy fajne utility w klasie collections, na przykład rapery unmodifiable, tam mapset i tak dalej. No i one znowu, one staczają nie funkcjonalność tego więcej pamięci. To jest obiekt, który sobie referencje na właściwy, no to idziemy do metody. Czyli zbiór, którego nie można modyfikować, zajmuje więcej miejsca niż zbiór, który można modyfikować. Podobno czasami, jeżeli ktoś tego nie używał, to może mieć istotne znaczenie do zużycia pamięci w całej aplikacji. To jest takim w zasadzie, no to jest trochę jest też na kontrola typu, tak? To jest coś, co na poziomie kompilacji, na poziomie tworzenia kodu jest przydatne, to jest no, w czasie działania programu już w sumie nie, tak? Jeżeli pisaliśmy kod i pracowamy dużo asercji, wiemy, że tam do tego zbioru, że nie coś nie pisze, to ten raper unmodifiable można usunąć i trochę nie będzie zaoszczędzić. Nie mówię, że można to robić, ale w każdym razie jest jakaś opcja. Bardzo dużo pamięci można użyć, tworząc kolekcję kolekcji. No jeżeli obserwujemy jakieś takie drzewiaste struktury, na przykład sobie wczytujemy z XML-a coś, prawda, no to tak aż się prosi, żeby sobie zrobić właśnie listę, list, zbiorów, map, prawda, itd., itd. Każdy poziom takiego tworu zajmuje nam kolejne bajty, ponieważ często jest tak, że dodajemy możliwość, żeby to była kolekcja, bo czasami jest więcej niż jeden wpis, a jeśli jest jeden, no to się, te kolekcje są prawie puste. No i wtedy te narzuty znowu operują w takich obszarach, gdzie 80-90% zajętości pamięci to jest opakowanie, a nie same dane. No i tutaj jakoś jest taki przykład z życia. Kiedyś taką strukturę miałem generalnie słownik, czyli mapujemy jakieś tam słowo, inne słowo. Słowa z języka polskiego, i tam było kilka milionów, 80 MB w filtrze, 8, no, nic wielkiego, taka struktura. Dlatego, że po wczytaniu tego do hashlapy ze stringa w string, zrobiło się dużo pana gigata. Ponieważ wtedy musiało być wiadomości na 4 GB, a to musiałem mieć 2 instancje aplikacji, no to nie było rozwiązanie. I to jest taki właśnie przykład. To znaczy, że tutaj co najmniej 2-3 rzeczy z tych, które robimy, robimy właśnie nieefektywnie. Mamy hashlapę, mamy stringi, znaczy właśnie wszystko to, co dużo pamięci zużywa przy stosowaniu wielkim efekcie. XML. Czasami jest tak, że no my piszemy kod, który robi coś mądrego, jakąś logikę biznesową, a to przesyłanie komunikatów, pakowanie i realizacja robi jakieś warstwy, jeżeli nie mamy to wpływu. Więc czasami sami tym XML-em zarządzamy. No i to też jest miejsce, gdzie można bardzo łatwo, dużo, bardzo dużo pamięci, czasami pewnie dużo naprawdę projekcie pamięci, jak to w ogóle możliwe. Przede wszystkim oczywiście pasowanie do jest dużo bardziej kosztowne niż innymi metodami. Tutaj stworzyłem właśnie całe drzewo, które reprezentuje ten XML. Mamy dużo krótkich kolekcji, bo może na przykład często są krótkie. Mamy kolekcje, to nie są kolekcje, które są standardowe, ale też są jakieś kolekcje, które też właśnie mamy naród i też zwykle są takie zrobione, że kiedy są małe, to naród proporcjonalnie jest większy. No i ten naród jest właśnie XML zapisanego w kolonii F8, gdzie tam tych znaczków wielowektorowych nie jest jeszcze dużo, to jest takie 5 razy, 10 razy, czyli jest to dużo, z rządliwości. Nawet jeżeli parsujemy saksem, który jest bardziej efektywny niż DOM, to generujemy dużo obiektów, które są później wrzucane. Dlatego, że saks daje nam taki akt zdarzeniowy, prawda? Mamy callback, czyli pojawił się atrybut. Wejdzie atrybut, w formie streamingu oczywiście, musi być do banku przekazany. Nawet jeżeli nic nie robimy, jeżeli dane nas nie interesuje, go ignorujemy, no to on musi, ten obiekt, który go reprezentuje, musi zostać utworzony, prawda? Czyli z dużych obiektów, które są tworzone, się szybciutko wrzucane. A to jest ciekawy przykład, który jest w lubym takiej układy, gdzie tworzymy szybko wyrzucamy, no ale jeszcze lepiej jest w ogóle nie tworzy, to jest jeszcze wrzucać w ogóle. Pod tym względem lepszy jest na przykład parsowanie na przykład Stacks, dlatego że tam sami się ikrujemy po XML-u i tam na przykład w Woodstocksie mamy taką możliwość, że możemy nie dostawać łącucha, możemy dostać tam tablicę znaków. I tylko jeżeli rzeczywiście trzeba tę tablicę znaków zamienić na, czy taki wewnętrzny bufor. I dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy mieć tą formę streaminga, żeby przekazać jakiejś funkcji biometrycznej, to tego streaminga rzeczywiście tworzymy. Jeżeli nas to nie interesuje, ale interesuje nas taki sposób, który nie wymaga tworzenia streaminga, to wtedy możemy tworzenia tego streaminga uniknąć. Aha, no jeszcze tutaj taki punkt, który się nie jest związany ze zużyciem pamięci, ale to czasami się zdarza, że ktoś stwierdza, że wczytamy sobie XML, musimy do streamu. No to z wielu powodów nie należy tego robić. No i słowo jest to, że XML to jest ciąg bajtów, a nie znaków. Tam można mieć informację o kodowaniu na główku. No i jeżeli wczytujemy XML do streaminga, to dostajemy taki twór, który jest ani tym, ani tym, bo on w środku to jest znaki,
które już zinterpretowaliśmy, jak będąc w jakimś tam podobaniu, na użyć tej mówki, które dało podobanie. Generalnie to jest coś, co czasami się wydaje, że może mieć sens, ale przekonują, że nie ma i nie należy tego robić. No i właśnie, co możemy zrobić teraz z tym użyciem pamięci? Czasami nie możemy zrobić nic, czasami możemy, ale nie chcemy. No bo właśnie nie warto, bo być może jest tak, że ta aplikacja zajmuje 10 razy tyle RAM, co aktywna pisać w C. No i powiedzmy z 10 MB czy 100 MB, no ale to w tej chwili to nie jest problem, tak? Raczej się to, że napisali aplikację, może być zajęć kolejnymi rzeczami. Ponieważ to zużycie pamięci zależy jak się to od maszyny wirtualnej, więc można spróbować, to oczywiście nie należy oczekiwać od razu jakichś niesamowitych zysków. Ale spróbujcie, update od Bioteredo naszej wersji. Czasami rzeczywiście te optymalizacje, które w nowych miejscach się pojawiają, są znaczące. Może inna maszyna wirtualna. Jeżeli widzimy, że ta pamięć rzeczywiście się zaczyna w tym gardle, no to najlepszym sposobem, żeby uniknąć sprzątania jest po prostu nie tworzyć tej śmieci. Czyli zastanowić się, czy nie da się po to zakres naszych obiektów stworzyć mniej. Przy czym czasami dla wielu korektora ważniejsze jest to, ile jest obiektów na sztuki, niż ile on się do pamięci. Dlatego na przykład właśnie te rapery prymitywów mówią się takie drewne, bo to się wydaje, że to może nie jest tak dużo, to 4 bajty, tutaj 20, ale tutaj jest dużo sztuk. I to też może wielu korektora trochę przytłoczyć. Czasami warto zastanowić się, czy te struktury, które tworzymy, są dobre. Tak jak wspomniałem, że czasami jest tak, że mamy jakąś strukturę, gdzie czegoś może być jeden, no a czasami wiele, bo w tej chwili zawsze jest jeden, ale może w przyszłości będzie wiele. No i tak na zapas dodajemy, że to będzie kolekcja, prawda, nie będzie trzeba. No i to jest kwestia jakichś kompromisów, właściwie mądrych kompromisów. Czyli czasami trzeba pomyśleć, może jesteśmy w stanie te same dane w jakiś sposób zamodelować. Są jakieś inne struktury, które pozwolą osiągnąć nasz efekt, a na przykład będą miały mniej tych takich rozgałęzień, prawda? Będzie mniej tych właśnie kolejnych poziomów obiektów tutaj zawierających się, czyli mniej kolekcji. To już oczywiście no, w każdym przypadku jest troszeczkę inaczej. Warto pomyśleć o alternatywie klasach kolekcji, za chwilę podam kilka przykładów, bo to jest taka zmiana, która jest zwykle naprawdę łatwo zrobić, a różnica trochę być dużo. To czasami jest to duża różnica razy 3 w stosunku do kolekcji wyniesień. Czyli stosunkowo duży zysk przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Przy XML-u, znaczy może tak, jeżeli chcieliśmy być efektywni, to w ogóle może nie powinniśmy używać XML-a, ale jeżeli już musimy, no to też czasami można się zastanowić nad tym, jak go parsować. Czyli czy robimy to w pełni automatycznie, czy trochę bardziej ręcznie, to robimy już kontrolę nad procesami. Natomiast zawsze obowiązuje to dotyczy wszystkich kwestii związanych z wydajnością. To jest oczywiste, ale na to się bardzo łatwo naciąć, bo człowiek zawsze jest taki, wydaje się, że samodzielnie naprawdę jest. Czyli należy mieć intuicję, ale nie może jej za bardzo ufać. To znaczy czasami jest tak, że krążą jakieś tam poglądy, że coś tam jest szybsze, prawda, że to nie będzie nic innego. Nigdy nie należy stosować na ślepo, dlatego że nawet najbardziej oczywiste takie porady potrafią się okazywać albo w ogóle fałszywe, albo fałszywe w danej sytuacji. Po prostu jedyna metoda to jest klapki na oczy, badać dokładnie, mierzyć dokładnie. To jest ogromna osobna sztuka. Jak to mierzyć, żeby mierzyć, to sam się daje, że mierzymy, a nie na przykład jakieś zupełnie przedkowe efekty, które obok się pojawiają. Bardzo dokładnie sprawdzać właśnie każdy krok, co naprawdę robimy, jak to wpływa na wyniki. Dlatego, że jeżeli zaczniemy po prostu zmieniać swoją aplikację tak na intuicję, bo mi się wydaje, że to zmieniamy pamięci, to może się wydaje, że poświęcimy dużo czasu, stworzymy jakiś koszmarny koszt, który będzie w bardzo ciężkim utrzymaniu. A możliwe, że on sobie działa szybciej, a my się że działa wolniej. Także to jest bardzo zaradliwe, bo to w pewnym momencie, jak może człowiek się zoptymalizował, musi udało tak zacząć, że będziesz tego na siebie, to będziesz siebie bardzo zgubić. Także trzeba zawsze uważać, zawsze podchodzić tak bardzo ostrożnie do wszystkiego, co się widzi, dlatego że łatwo się dać zmienić. Co możemy zrobić, żeby tworzyć mniej obiektów? No przede wszystkim te prymitywy, tak? Czasami może nie potrzebujemy właśnie trzymać dużego intyta, a nawet znaczy małego intyta. Może na przykład nie potrzebujemy mieć nula, może jesteśmy w stanie zrobić sobie jakąś taką łatwość. Int min, prawda, coś takiego, to będzie markerem, że to jest brak wartości. Są operacje takie tymczasowe, które można wykonać z
zimu tworzenia tymczasowego wiatrowego wersję do tworzenia. Czyli na przykład chcemy sobie utworzyć prezentację liczby jako stringa. Możemy to zrobić tworząc nowy obiekt, integer i robiąc jego toString, albo możemy zachować taką metodę toString w klasie integer. No ten string, przypominam, to string z jakichś małych rzeczy, jest taki jedyny, ale wszędzie mamy tylko do stringa, nie mamy jeszcze jednego obiektu, który później trzeba sprzątnąć. Mamy różne mechanizmy kaszowania, o stringie za chwilę jeszcze powiem. Natomiast dla typów numerycznych, tych dużych, tych integerów, maszyna wirtualna ma takiego cache'a. Domyślnie obejmuje wartości takie jak bajta, czy tam od 128 do 127. Można je zmienić jakimś propertisem. Tak naprawdę, to nie chodziło o cache'owanie, to chodziło o kod, ten autoboxing, który zamienia typy na rapery. Tam maszyna wirtualna daje pewne gwarancje, że czasami te otworzone obiekty będą równe nie tylko co do ich płyt, ale również to samo siano. Tutaj trzeba uważać, bo właśnie z domu. Możemy pisać kod, który się wydaje nieszkodliwy, a naprawdę w środku dokonuje 5 zamian właśnie między tymi małymi, dużymi drzewami i tak dalej. Natomiast ten też możemy wykorzystać. Są metody właśnie while off w tych klasach, to integer, by i tak dalej. No i tutaj kiedy przekazujemy wartość, często w inta, i dostajemy obiekt integera, dwie różnorodności z cache. Czyli jeżeli na przykład mamy potrzebę stworzenia dużej, parsujemy jakieś liczby wiążące, które są dosyć małe i musimy trzymać string, trzymać je w integerach dużych, na przykład w dużym do kolekcji, to może się opłacać przepuścić przez tego value off. Jest szansa, że będziemy mieli miliona instancji integera o wartości 1, które będą referencje wszystkie tego samego integera o wartości 1, który jest wzięty z cache. Jeżeli mamy jakieś struktury, które są rzadko używane, czy na przykład nie, mamy jakąś kolekcję, jakąś listę, która bardzo często jest pusta, to można je leniwie inicjalizować. To znaczy, że trzymamy sobie nula, a instancje tworzymy dopiero wtedy, kiedy z tą kolekcją rzeczywiście coś ciekawego robimy. W ten sposób często jesteśmy w stanie uniknąć tworzenia takiego obiektu jak kolekcja. Jeżeli mamy liczniki, czy mapy, no tak. Taka sytuacja była, że mamy jakieś tam stringi i dla tych stringów coś tam zliczamy. Czyli mamy stringi, ale zliczamy. No i jeżeli chcemy jakieś zdarzenie opisane danym stringiem, to zliczamy. No to robiąc to tak po prostu, standard korekcja dawno, to mamy ze stringa dużego integera, czy tam dużego longa, no i zawsze kiedy zliczamy wartość, to musimy tworzyć instancję. No to tutaj czasami lepiej zastosować obiekt, który jest skutowalny, to znaczy nie zmieniamy obiektu tego, który jest wartością w mapie, tylko zmieniamy wartość, którą reprezentuje. Można tutaj użyć atomic integer, czego się odnosić, który dozwolił coś innego, ale w przypadku tego też się nadaje. No ale można stworzyć jakiś własny wrapper, czyli coś, co zawiera integera, pozwala się zmienić. No i znowu kolekcje, o których za chwilę. Wiele obiektów można ponownie wykorzystywać, czyli że zamiast stworzyć n instancji, które są identyczne, można wykorzystać to są instancje. Natomiast wtedy oczywiście podnosimy ryzyko, że jeżeli aplikacja jest współbieżna, a to nie często jest, no to musimy uważać, żeby ten dostęp był dobrze zorganizowany. Jeżeli mamy obiekt, który jest immutable, no to jest dobrze, bo możemy po prostu przekazać się między wątkami bez specjalnej ochrony. No i w takim wypadku stosowaniu nie warto tworzyć kopię, wykorzystać tą jedną instancję i ją przekazywać wszędzie. Takie klasy obiektów, które potrafią być kosztowne do tworzenia, są przykład fabryki. Wszystko, co wiąże się z lokale, czyli do podania znaków, jakichś tam kwestii językowych, to też często jest tak, że tworzymy jakiś niepozorny obiekt, a w środku jest też skupiona operacja. Przykładem jest simple date format, czyli taki wydaje się nic. On, kiedy tworzymy instancję, tworzy w środku ponad 100 różnych obiektów. Czasami właśnie myślimy te informacje o lokale, prawda, czy używamy tam myślników czy też do oddzielania, jak się robi tygodnia. I jest trochę kosztowne. Z tego typu obiekty warto wykorzystać ponownie. Tutaj kilka takich sztuczek już hardkorowych, to zdecydowanie nie polecam, chyba naprawdę się nie da inaczej. Jeżeli już zupełnie te struktury na miejscu pamięci mieści, co można zrobić? Można czasami zapisać strukturę wątpaną plimu. To wcale się robi w wygodnym niż w Javie, ale w Javie też można. Czasami można jakiś taki krytyczny, jeśli chodzi o pamięć kawałek kodu, wrzucić do naszej aplikacji i się z nim po prostu przyleci tam protokół komunikować i wyłączyć, że to on, żeby to okazać, że on się każdy wybrał.
jeżeli to są operacje, które są właśnie pamięciożerne, a które są, no, nie, jakieś tam inne na sekundę, to wszystko jest dobre rozwiązanie. Czasami zamiast tworzyć sobie struktury, bo w Javie nie mamy takiego czegoś jak strut w C, czyli takiego czegoś, co po prostu agreguje w sobie kilka prostych pól obok siebie. Zawsze mam pełnoprawny obiekt z pełnym nagłówkiem, no, ze wszystkimi urokami, ze wszystkimi kosztami, które z tym się wiążą. Więc jeżeli potrzebuję na przykład mieć coś, co trzyma, nie wiem, dwa inty, no to może, również jest oczywiście mniej obiektowe, mniej eleganckie, ale zamiast tworzyć obiekt, który zawiera dwa pola typu int, no to można to zrobić z wielokrotnego tablicy, które zawierają pod tym samym offsetem, które sobie pola. To jest brzydkie, no ale z zwrócie pamięci jest wspominane. Więc w zasadzie można coś takiego zrobić. W bibliotece Java Machine są też takie pomocnicze klasy, które trochę ułatwiają zarządzanie właśnie ułożenia tej pamięci. Jest taka klasa strut, która emuluje strut na C, a w środku jest opakowany buffer. Trzymają się od bajtów, no i w nim właśnie mówimy, jak są po kolei pola. Czyli na przykład mamy właśnie jednego inta, później jeden bajt, dokładnie kontrolujemy, co jest pod tym sobie, gdzie jest umieszczone. Też w ważności można tego typu sztuczek użyć. Możesz tam wrócić? Oczywiście. Ten strut z Java Lution, ten bajt buffer, to tak naprawdę nie jest mapowanie do niejakiego szpiku? Nie. To jest bajt buffer, ten taki hip bajt buffer, czyli taki, co przyrodzi, ma tablicę i do tej się tam można naprawdę array dostać. No więc oczywiście on ma ten swój kor, że ma ten wybór i tak dalej. Natomiast, znaczy, znowu, wykorzystanie tego w celu oszczędzania pamięci to jest taka sztuczka. Główna idea, która się cała twórcą, to jest ułatwienie implementacji protokołów binarnych do współpracy z aplikacjami C. Znaczy, że w C mamy jakiś tam strukt, po prostu wysyłamy go do grunty, tak powiem, bezpośrednio. I teraz chodzi o to, żeby łatwiej było w Javie taki pakiet podebrać. Natomiast właśnie jak ważne jest to, że jeżeli tych pól jest dużo, no to może to taki strukt, pomimo tego, że on jest w tablicy, jest na danym obiekcie, no to ma ten narzut raz, ale kontrolujemy porównania, może być tak, że jeżeli ten pól jest tam na sumie kilka, no to że rada pamięć sumarycznie zaoszczędza. Jest też union, gdyby ktoś chciał, takie jest tak, można powiedzieć, warstwa symulująca cel, jak się da. Łańcuchy są immutable, więc lepiej, jeżeli się da, warto unikać stworzenia identycznych kopii, prawda? Jeżeli mamy już łańcuch podanej treści, to warto go wykorzystać. Wszystkie operacje, które przyjmują stringa i wyrażają jednego stringa, no, muszą być tworzyć nowy obiekt. Więc na przykład czasami się widzi taki kod, że na przykład bierzemy sobie tam if string.kropka, czyli nie tam sprawdzamy właśnie, czy tam po obcięciu spacji, czy tam coś. No to tworzy obiekty czasowe. Oczywiście często to jest zoptymalizowane, to właśnie tej sztuczce z offsetami, czyli nie kupujemy tablicy, kupujemy jedyny obiekt i jego pola, no to jest to stworzenie tego obiektu, więc jeżeli robimy to raz, to nie ma problemu, ale jeżeli robimy jakiś tam kręt, który się kręci miliony razy, no to może to już być kosztowne. Jeżeli robimy jakieś niskopoziomowe operacje na łańcuchach, na przykład, nie wiem, jakieś tam tasowanie czy jakieś takie rzeczy, to się rzadko robi, aż sami się robi. To może się opłacać zamienienie tego łańcucha na tablicę znaków i pracę na tablicy znaków. To jest, to powiem, że może być wygodniejsze, no to powiem, że może być szybsze. Przy wszystkich optymalizacjach, które są w maszynie wykonanej, to jednak z nim jest obiektem. Czyli na przykład karet to jednak jest wywołanie metody. Ono jest tam sprytnie zrobione, ale to jest wywołanie metody. Więc jeżeli podtrzymujemy się, że coś robimy z długim łańcuchem, z każdym znakiem, to pomiędzy tym, czy weźmiemy sobie string karet za każdym razem, czy zrobimy sobie string tu karet, i później sobie zrobimy tylko ten, co jest i to jest różnica najgorsza. To może być duża różnica. Największe narzędzie na łańcuchu krótkie. No i obok tych mechanizmów, które działają automatycznie, możemy sobie spróbować te często używane łańcuchy, które jakoś ręcznie stosować. Mamy funkcję string intern, która zwraca właśnie taką instancję kanoniczną łańcucha. Czyli po prostu tam w środku jest taka mapa, która patrzy, jeżeli łańcuch brzmi jest za instancję streszowaną. Czyli że mam łańcuch powtarzający się, można z tego korzystać, ale jest to znowu pułapka. Dlatego, że string inter tego cache'a tworzy w pamięci w tym pokoleniu parent generation. No i może sobie ten parent generation zapchać. Więc też trzeba uważać, że właśnie, że ja tutaj wchodzę łańcuchy, które podaję użytkownikom, to może być, że to jest nie
rodzaj takiego ataku, prawda? Jeżeli kręciów konik złośliwy wysyłał dużo różnych końcówków, to można powiedzieć, to zatkanie tego cache'a bez rozwiązującej tablicy dosłownie nie działa. Także tutaj jeżeli mam jakieś krótkie łańcuchy, gdzie no jest tylko kilka dopuszczalnych wartości, to przesadzanie tego na MMA, prawda? Czyli wybieramy jedno tam z 5 czy 10 dopuszczalnych wartości, jest oczywiście tańsze niż z tej. Jeżeli potrzebujemy, że obsługujemy jakiś protokół, musimy znać z ciebie implementację, potrzebujemy ręcznie bawić się w zamienianie między bajtami, znakami, łańcuchami, to wtedy są tutaj takie użyteczne klasy z nowym prawodoszym do obsługi w FA8. Ja też trochę być dużo bardziej efektywny procesora i troszkę użycie pamięci niż to, co nam daje na przykład standardowa biblioteka, jeżeli tam się tam kasy wykonuje i tak dalej. Te klasy rozłączone są dosyć generyczne, ale przez to też nie są strasznie efektywne. Jeżeli wiemy, że mamy te właśnie i nic innego, to też warto właśnie użyć specjalistycznego kodu, żeby zrobić dużo różnicy. Kilka jakichś takich dalszych sztuczek, no z tym samym, co mówiłem. Jeżeli tworzymy krótki łańcuch z dużym łańcuchem, to może nastąpić zaskoczenie, czyli że z użyciem pamięci może być no, kilka rzędów wielkości większe od rozmiaru systemowanego łańcuchu. Kontaminacja łańcuchów to jest taki temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ co kilka razy się zmieniają poglądy, prawda? Znaczy, czytając jakieś tam podręcznik na przykład do Java, no to raz czytamy, że właśnie bardzo prosty jest kosztowny, więc należy stworzyć sobie string bindera i sam je skleić. Po kilku latach wszyscy piszą, że nie, maszyna wirtualna jest mądra, należy jej pozwolić działać, pisać plusa, nie pisać ręcznie pozwolonego kodu. Po kilku latach znowu jest zmian. Tak naprawdę no to kompilator jest sprytny, ale jest tylko trochę sprytny. On potrafi, znowu w którejś tam wersji, którą sprawdzałem, to się może w chwili zmienić. On potrafi zoptymalizować sobie wewnętrzne sklejenie łańcuchów, oczywiście stałych, potrafi zoptymalizować sklejenie łańcuchów przez wiele operacji, czyli że łańcuch się coś tam, coś tam, coś tam. No więc jeżeli budujemy jakiś długi łańcuch na zachodzie niewidzialnego kodu, w sensie i tak dalej, no to nadal bardziej efektywne będzie stworzenie sobie string lockera czy string bindera, no i ręcznie apelujemy do klejania. I tutaj tak samo jak przy operacjach na stringach, jeżeli wiemy, że doklejamy dużo, to należy to powiedzieć znowu. Nasz ekran jest sprytny, ale nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Jeżeli wiemy, że łańcuch będzie miał długość megabajta, to należy go na ten megabajt prealokować, bo jeżeli będziemy dokładali bajt po bajcie, to za każdym razem trzeba sprawdzić, czy się pochodzi przepełnił, jeżeli tak, to trzeba zwiększyć, odrośnie te kawałki, są pochowania, realokacja tablic. Czyli jeżeli z góry wiemy, jaki wielkości taki łańcuch będzie, to warto to dla mnie powiedzieć. To będzie nam wdzięczne i będzie działać szybciej. Czasami nie musimy ograć stringa, dlatego że są funkcje krytyczne, które przyjmują car sequence. A string builder czy string factor są car sequence. No i w takim wypadku możemy przeczytać taki obiekt bezpośrednio, bez tworzenia znowu tego tu stringa. Znowu jakiś tam jedno obiekt mniej. I na końcu dodaję te opcje właśnie, o których wcześniej była mowa. To są takie trzy opcje maszyny wirtualnej, które wpływają na różne sztuczki, które maszyna wirtualna robi ze stringami. W tej chwili one są wszystkie domyślne, kiedy trzeba je było ręcznie włączać. Pierwsza potrafi podobno przechowywać łańcuchy w tablicach bajtów, a nie karów, jeżeli zauważy, że łańcuch się cały składa z znaków ASCII. Więc jeżeli są to jakieś nazwy atrybutów, na jakieś takie prawda, systemowe łańcuchy, no to możemy to uszczędzić, że najmniej szczęście trzyma łańcuchy. Druga wpływa na właśnie sklejanie, a ostatnia to jest to kaszowanie, które można powiedzieć, że automatycznie wykonuje dla nas string inter. Nie wiem dokładnie w jakich sytuacjach. Natomiast skoro zostało automatycznie włączone, to powinno znaczy, że zwykle co najmniej nie przeszkadza, w każdym razie nie wraca. Z kolekcjami możemy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze możemy się zastanowić, czy rzeczywiście musimy używać tej kolekcji, czyli znowu kwestia modelu danych. Być może właśnie nie musimy mieć takiego rozwiązania jak hierarchii, takich słuchowych struktur, być może gdzieś możemy sobie to zwinąć i kolekcjonować po prostu mniej. Czasami można się dostawić do tablic. No, tablice są może nie strasznie piękne, ale są oczywiście bardzo efektywne na nich. Czasami to się może opłacać. Największy narzut ma kolekcje małe, więc znowu. Dobrze jest tak traktować dane, żeby nie było nadmiaru tych tablic, które są puste albo bardzo małe.
Jeżeli poszukujemy w pustej tablicy jakiegoś strażnika, to mamy Collections Empty Map. To jest specjalna implementacja, która jest zawsze pusta. No jest jedna, jest skaszowana, więc jeżeli wszystkie puste mapy są tą jedną, to znowu na każdą taką pustą mapę możemy zostrzeć 50 bajków. Podobnie jak łańcuchy, kolekcji można często prelokować. Czyli jeżeli wiem, że w kolekcji będzie N element, który za chwilę stawimy, to warto wywołać kolekcję, utworzyć z takim konstruktorem, żeby od razu utworzyła system na tym dużym rozdział, nie musiała rozpocząć N krokach po kawałku, żeby się kupił. No i mam szereg bibliotek, które pozwalają to zwrócić pamięć bardzo zmniejszyć. Ja osobiście lubię Trova, to jest projekt Duo i tam są po prostu kolekcje metodów prymitywnych, czyli mamy zbiory, no to mamy 5 metodów prymitywnych, czyli mamy zbiory, Python, Shorto, Integer, Longa, Data. Mamy mapę. I to mamy wszystkie te 20 jakieś kombinacje, to będzie duży podskład. I one rzeczywiście są efektywne, poza tym one też tam jest akcja haszująca, to nie używają na haszowania takiego z listami, czyli jeżeli haszło się powtarza, to tworzy, to mamy listę i wisi w kamieniołach, to używamy pewnego haszowania, co też może być, jeśli będzie zrozumiałe, bardziej efektywne. W każdym razie na jakiejś takiej typowej strukturze, typu mapa z limitami takiego, no to kolekcja strona są zwykle jakieś 3 razy mniejsze od kolekcji standardowej. One też dają na przykład sporo większą kontrolę niż standardowe obiekty, bo tam można sobie wybrać algorytm haszowania. To też czasami jest istotne. Możemy stawić swój własny sposób haszowania pod inta, co w przypadku standardowej kolekcji nie jest możliwe. Także nawet jeżeli mamy obiekty, to też trochę by się warto przyjrzeć. Javelusze to są takie różne właśnie niskopoziomowe sztuczki, które są związane z protokołami, czy też przewodem A8, struty. Są też kolekcje, z tym, że te kolekcje są nie tyle pod kątem odżycia pamięci optymalizowane, co pod kątem przewidywalności czasu po pracy. To są jakieś takie zastosowania soft real time. Chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład tendencję haszującą, to ona ma określony rozmiar. Dodajemy elementy, dodajemy, w tym momencie ten cel musi wzrosnąć. W tym momencie musimy zalokować tą tablicę, przekopiować, przehaszować wszystkie elementy. I oczywiście amortyzowany czas jest stały, ale czas konkretnej operacji, tej jednej, w której musimy dokonać wzrostu tablicy, to może być, no nie wiem, rzędy wielkości dłuższe od średniego. Czyli, że te czasy, no to jest taka krzywa, która jest mała, najwyższy wielki pik. Niektóre zastosowania to jest nieakceptowalne. I te struktury w Javelusze są stworzone w ten sposób, żeby były bardziej wyrównane. Czyli że być może średni czas dodawania elementu będzie troszeczkę dłuższy niż w innych kolekcjach, ale będzie dużo bardziej powtarzalny. Tam takich dużych systemów nie ma w części produkowane. Rzeczywiście tam jest tak, że czas maksymalny średniego jest znacznie mniej odbiega niż w większości innych kolekcji. Tam są głównie fajne te klasy do tworzenia instancji korekcji. No, w znacznej mierze te kolekcje są to standardowe kolekcje dane, czyli ze wszystkimi badaniami, które mówiłem. Natomiast to tam przez takie rapery Immutable, które są oczywiście tego najlepsze, to jest oczywiście jest kolekcja Immutable, która po prostu trzyma kopię danych w środku i nie ma tego kosztu, że to jest raper, trzyma referencji do chciwego obiektu. Więc to też czasami się może przydać. No i tu jest jeszcze kilka. Jest Primitive Collections for Java. Ja tego nie używałem tam ostatnio Facebooka w 2003 roku, więc wszyscy to cytują, więc ja też, natomiast nie wiem, czy na projekcie jeszcze żywy i co jest dalej. Jest Heinz albo Java od Cliffa Kika. I ta ostatnia, to jest ciekawostka, bo to są autorem tego jest polski zespół. Oni stworzyli taki silnik Keron 2, to jest taki silnik do pasteryzacji tekstu. To jest to, co jest najbardziej interesujące. Ja też trochę interesowałem, że myślę, że to jest, można powiedzieć, produkt krajowy. XML, tak jak mówiłem, no, najkosztowniejszy jest dom, czyli jeżeli się da tego pamięci, to tego domu można używać. Stax daje właśnie fajne możliwości i może być nawet bardziej od Staxa efektywny, dlatego że możemy pewnych obiektów w ogóle nie tworzyć, zamiast tworzyć je i wyrzucić. No i są różne sztuczki, możemy sobie takie feature na przykład wyłączyć właśnie w CSS-ie, opóźnione rozwijanie nowo, które też jakoś tam wpływa na zużycie pamięci. Różne implementacje mają różne sztuczki. Po prostu co jest najważniejsze, to dom jest najbardziej pojęcie pewne. Jeżeli go używamy, to właściwie już jesteśmy na stosowaniu procesu potencjalnego. Wspominałem, że czasami update Java może nam coś pomóc. No i to jest taka bardzo pobieżna mapa, co się dzieje, czy co się może dziać w przyszłych wersjach.
Przede wszystkim w Java 7, tak naprawdę tam są dość komporty, bo w nowszej wersji Java 6 jest ten nowy garbage collector. Jak zwykle to, czy on pomaga, czy przeszkadza, to będzie zależało od zastosowania. To jest garbage collector kompaktujący, czyli teoretycznie problem fragmentacji pamięci powinien być mniej nasilony niż tych, które były w Java 6. Ja na razie tylko trochę się wybawiłem. Moje doświadczenie na razie jest takie, przynajmniej w mojej aplikacji, że na domyślnych ustawieniach działa on dużo lepiej od domyślnych ustawień Java 6. Natomiast wpływując go dogłębnie, na razie jeszcze nie byłem w stanie uzyskać lepszego wyniku niż z paralelnym korektorem, który jest w Java 6. Była mała różnica, ale było. Czyli może być, że dla mnie on zadziałał dużo lepiej niż Java 6. Natomiast myślę, że to jest zapisane tego czasu. Nie już kolektora poświęciłem więcej czasu tutaj w mezie, tylko tak zacząłem, więc być może z czasami uda mi się ten poprzedni wynik osiągnąć. W Java 8 jest planowane usunięcie Paragon Generation, czyli właśnie tego specjalnego obszaru, który jest w inny sposób zarządzany niż pozostałe. Co ciekawe, to właśnie tylko, właściwie tylko Oracle to ma, większość maszyn sobie bez tego obszaru radzi, więc a on potrafi być różne niespodzianek przez to, że jest taki na uboczu i to się nie pamięta i to się tylko przypomina wtedy właśnie dopiero, kiedy się na przykład zetkniemy z autycznego reception, out of time space. Więc wiadomo, że on się wypozna i w sposób będzie to odpaść. No i podobno w Java 10 mają być 64 torbitora, więcej możliwości mówienia 64 torbitora plików. No w 10 roku, kiedy Java powstawała, to ten zakres klienta się dało, jest dużo. W tej chwili 4 GB na pewno wszystko jest ze znakiem, no to jest śmiesznie mało pamięci. No ale ciągle to zwiększenie jest. Tablice jak już się używa rzadko, no ale tablice są używane w korekcjach, prawda? Czyli to wpływa na to, co da się przechować w korekcjach. No natomiast dla mnie na przykład największy problem są mapowane pliki. No mapowane pliki to jest świetny mechanizm, ale jest właśnie dobry duży plik. No tak chyba jest, to nie jest duży plik. Żeby większe pliki sobie w Javie przez mapowanie obsługi, to trzeba sobie szybko sztuki, to jest no, niewygodne, nieefektywne i źle. Więc może się kiedyś doczekamy. Obok zmniejszania zmiany pamięci przez zgromadzenie językowe, no to możemy sobie problemy tworzyć sami. I Java jest pełna tajemnicy programowania, to może też da się sobie zrobić te problemy szybko, żeby to zmiany będzie pamięci. Wyciek pamięci w Java jest szybciej niż wyciek pamięci chce. No nie polega na tym, że skalujemy i nie zwalniamy, bo biorę przykład to sam zwalnia. Ale jeżeli gdzieś przyjmujemy sobie referencję do obiektu, który już nie jest potrzebny, to biorę przykład to nie zwalnia. Rzeczywiście może być wyciek pamięci. No i jeżeli konfigurujemy zużycie pamięci przez aplikację, no to mamy taki wyciek, który sobie tak rośnie. Jeżeli dostaniemy wyciekamy, to aplikacja wybucha z wyciekiem. Ale można też zrobić sobie wyciek niejawny. Są takie sytuacje, gdzie właśnie piszemy kod, który tak wydaje się, że w zasadzie jest dobry, ale w praktyce nie jest. Na przykład jest ten substring, prawda? Mamy duży łańcuch, bierzemy z niego jakiś łańcuch, dobra operacja. Tymczasem w praktyce właśnie, jeżeli ten oryginalny łańcuch jest duży, a docelowy łańcuch jest mały, może to prowadzić do zużycia pamięci, które jest żadnej wielkości większej niż to, co naprawdę powinno być. No i to jest feature, to nie jest bug, to było zgłaszane do Oracle już wieki temu, no i rozwiązanie jest takie, że to tak ma być. Drugie takie miejsce, gdzie można się zdziwić, to jest timer task. Mamy sobie timer, rejestrując jakieś zdarzenia, żeby się wykonywały czy to okresowo, żeby się wykonywały za jakiś czas. Jest kolejka tych zdarzeń i możemy sobie zlecenia anulować. Ale anulowanie zlecenia to tylko jest dostępne takiej flagi, że to zlecenie to chcieliśmy nie wykonać, ale w kolejce pozostaje i że nasze zlecenie zawiera sobie referencję do jakichś dużych obiektów, to te obiekty pozostają, póki ta kolejka nie zostanie zużyta. Więc na przykład taki przypadek, kiedy można się odatknąć, to jest, że do systemu wpada jakieś zlecenia, no i zlecenie wpada, my ustawiamy sobie timer za jakiś czas, taki timer, prawda, że po pewnym czasie zlecenie, jeżeli jest dotyczące zużone, ma zostać anulowane. No i w tym obiekcie, który przekazujemy do timera, który ma się wykonać, jest referencja, jakiś obiekt, który jest tamtego zlecenia. No i się okazuje, że jeżeli tam obiekt jest duży,
a ten temat jest długi, to ten obiekt żyje przez cały czas tematem, czy prędzej niego żyje, zostanie zwolniony. Czyli może się okazać, że znowu wydaje się, że zostanie z tobą obsłużone, z timera ten temat anulowaliśmy, wszystko teraz zapomniane, a referencja ciągle istnieje. Mam jakieś obiekty, które mogą być duże, to ciągle w systemie są i nam się gromadzą. I tutaj pomaga użycie funkcji TimerPorch, która rzeczywiście czyści kolejne, tak już naprawdę już się czyści, nuje referencje i wtedy rzeczywiście jest porządne i wtedy dobiegły mają szansę zostać zwolnione. To jest drobliwe, dlatego że to oczywiście nam nie wyjdzie, gdy testujemy, bo jeżeli już testujemy funkcjonalnie, to wrzucamy jakieś zlecenie, patrzymy, czy już to trzeba, czyli mamy jeden wątek, wszystko ładnie działa, po malutku, tych zleceń jest niewiele. Wrzucam to na produkcję, a tu jeszcze nagle wpada cała masa zleceń na kolejne, temat jest długi, no i to biegnie się na tyle długo, że zdążą nam zwieść dostępną pamięć, zanim zostaną z kolei usunięte. No, podstawowe narzędzie tutaj niestety obok oczywiście monitoringuje pamięci, aplikacje zajmują no, inspekcja kodu. Trzeba przyjrzeć się, czy właśnie nie zdarzają się te czymś, co nie jest potrzebne. Jeżeli widzimy, że wydaje się, że obiekt jest zwolniony, a naprawdę nie jest, to może właśnie jakaś klasa biblioteczna nam tutaj przechowuje tą referencję. Więc czasami to rozwiązanie nie wiem, co się dzieje w naszym własnym co się dzieje w bibliotekach, może być jakoś tak popularne. Czasami pomaga tuning opcji garbage collector. Czasami jest tak, że ta pamięć w zasadzie jest, ale garbage collector nie jest w stanie dostatecznie szybko ją odzyskać. Znowu to jest cały temat, ale czasami się daje tak ciągnąć garbage collectora, żeby właśnie to sprzątanie było trochę bardziej agresywnie i wtedy jest szansa, że on zdąży te obiekty posłowe zanieść ich tyle nazbiera, że zaczną przeszkadzać. No i jeżeli jest trudno przesiedlić taki losy referencji na obiekt, to może się posłużyć przez takimi referencjami, które pozwalają no, trochę bliżej współpracować z garbage collectorem, pozwalają się wydawać, kiedy obiekt jest bliski sprzątnięcie, kiedy nie ma jednej referencji i jakieś tam dodatkowe porządki wykonać. Tutaj mam taką ciekawostkę. Invisible references. Może to jest sytuacja, kiedy nie mamy w naszym kodzie Java widocznie żadnej referencji na obiekt, a mimo to on zostanie sprzątnięty. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że my patrzymy na kod Java, ale wykonuje się Python, skompilowany. Maszyna wirtualna Java to służy do programu Java, ale jest czymś ogólniejszym. No, jak na przykład są języki inne, tam Scala czy tam Python, które mają zupełnie dokładnie, a są wykonywane na przykład wirtualnie Java. To oznacza, że może być zmienna, która wprawdzie nie jest lepsza z punktu widzenia kodu w Javie, ale może ten plan ciągle widzi i nie może jej stworzyć. Tutaj jest punkt w JRS, który właśnie mówi, że można zrobić różne optymalizacje, czyli na przykład taką referencję, którą wiemy, że z punktu widzenia właśnie kodu języka już nie może do nic sięgnąć, że możemy ją wylokować. Natomiast teoretycznie taka referencja już Java nie jest widoczna, przecież tam nie jest. Gdyby się strzygnęli jakieś dziwne państwo, to nie uda nie odpowiedzieć. Dlatego nie może sobie sprzątnięć. To czasami też jest efekt właśnie optymalizacji, bo na przykład jeżeli mam jakąś pętlę i w niej jest zdeklarowana zmienna, no to wtedy przy tej zamykającej tabelce oczywiście zmienna traci widoczność. Natomiast kod często jest ukrywany w takiego bajtkodu, że on zakłada, że to jest pętla, ona się będzie wiele razy kręciła, czyli że ona tak naprawdę tam